Proszę powiedzieć, czyli tak, siedzieliście na schodach, tam przy ulicy Rybaki w Płocku, tak? 8, chyba Rybaki 8, To przy było tawernie. wczoraj, czyli 20 czerwca 2017 roku, około godziny. Tak. 23, między 23 a 24. I tak, Piotrek, jak Piotrek ma na nazwisko? Wieteska? Ale nazwisko. Dobrze. Czyli Piotrek Wieteska, tak? Tak. Siedział z wami. Tak. I teraz tak, zostaliście zaczepieni przez mężczyznę. Tam było ile? 3 mężczyzn i 7 kobiet, tak? Tak. Nie 7. 6 albo 5. Nie pamiętam dokładnie. Mhm. Dobrze. I ten mężczyzna był pijany, tak? No tak. Ten, który nas zaczepił, tak. Czyli tak. On się zamachnął, spadł ze skarpy, zaatakowały was dziewczyny, tak? No, chcąc ją zaatakować, po prostu się sturlał z skarpy. Mhm. Dobrze, i teraz wy zbiegłyście na dół, a Piotrek został tam przy schodach, tak? No, tak. I na dole zadzwoniłyśmy po policję. Bo Piotrek nie zbiegł, tak? Nie zbiegł. Mhm. I co, policja po ilu minutach przyjechała? No, gdzieś tak 5. I teraz tak, Piotrek leżał u góry nieprzytomny, tak? No, jak ja byłam z panami policjantami na dole, to koleżanka do mnie zadzwoniła, że on leży nieprzytomny. Jak ja weszłam na górę z panami policjantami, to on już siedział z głową w dole przytomny i wiedział, co się do niego mówi. Mówił, skąd jest, mówił, jak ma na imię, kiedy się urodził i wszystko. Mhm. Potrafił powiedzieć. Rozumiem. I wtedy policjanci zdecydowali, żeby odwołać karetkę, tak? Tak. I kto zadzwonił po karetkę? Nie wiem. Ej, Sandra! Kto zadzwonił po karetkę pierwszy raz, to policjanci kazali ją odmówić. Wiktoria Markowska. Dobrze. I obsługa karetki, czyli dyspozytor w tym momencie zdecydował, że może przyjąć odwołanie, jeżeli policjant tak zdecyduje, tak? Tak, tak. Więc przekazaliście słuchawkę policjantowi? Tak. I co policjant przekazał? No, że karetka już nie jest potrzebna i nie pamiętam do końca, no ale powiedział, że jest niepotrzebna i żeby nie przyjeżdżali. Dobrze, i w tym momencie... kazał nam go bezpiecznie dowieźć do mnie do domu. No ja powiedziałam, że okej, zaopiekuję się nim, no bo skoro pan policjant tak stwierdził, no to stwierdziłam, że jest okej. I co wtedy, co się stało, bo torebki jeszcze pogubiliście... No i policjanci odjechali. Ale jeszcze torebki pogubiliście w międzyczasie, zginęły wasze torebki, tak? No tak. Mhm. Wraz z dokumentami. Tak. No i czy policjanci rozpoczęli poszukiwania tych zaginionych rzeczy? Nie, poprosiliśmy ich, żeby weszli z nami na górę, bo bałyśmy się, że ktoś tam jeszcze na nas czeka, a pan policjant powiedział, zapytał się mnie, czy na pewno jestem normalna i czy ja myślę, że on nie ma co robić. I że on nie będzie biegał po schodach i szukał mi torebki, bo jego bolą nogi. Jeden z tych policjantów. Po czym drugi powiedział, że dobra, on pójdzie i tak dalej. No więc poszedł ze mną i z Sandrą, z moją koleżanką, tak, na górę i szukaliśmy tych torebek. No i Sandra torebka się znalazła bez dokumentów, a moja nie. Okej. Okay. I teraz tak, co się dalej stało? Potem wróciłyśmy do Piotrka i tam na dół, gdzie byli policjanci. No policjanci wzięli nasze dane i jednej dziewczyny, która nas biła, ale ona mówiła tym policjantom, że ona tego chłopaka dopiero znalazła i tak dalej, a my, no że dopiero go znalazła, że ona go nie zna i tak dalej. A my zaczęłyśmy z Kingą taką mówić, że no ale dziewczyna, przecież to ty nas biłaś, a ona cicho, zabiję cię, do Kingi powiedziała. Mhm. I no i policjanci, no i Kinga powiedziała, co ty, grozisz mi przy panach policjantach? Policja nie zareagowała, nie wiem, czy tego nie słyszeli, czy jak. I później brali ode mnie moje dane i zapytali o adres do mieszkania. Jak zapytali o adres do mieszkania, to ja powiedziałam, że powiem dopiero jak ta dziewczyna, która, jedna z napastniczek, o
odejdzie, bo nie chce ujawniać mojego adresu do mieszkania przy niej. Rozumiem. Więc pan policjant powiedział, że coś w stylu, żebym nie pajacowała, że mam mówić w tej chwili. A ja powiedziałam, że no to powiem panu na ucho. A on mów, krzyknął na mnie, że mam mówić. No to dobra, nie miałam wyboru, więc powiedziałam. A ta dziewczyna mi się jeszcze w twarz zaśmiała, jak policjanci mnie widzieli. I... No i dobra, no i później te dziewczyny poszły we dwie. Aha, i jeszcze ta Wiktoria, ta, która dzwoniła pierwszy raz na karetkę, ona jako jedyna, ona była z tamtej ekipy, ale ona widziała całe to zajście, że my tego chłopaka, który z tej karty spadł, że my go nawet nie tknęliśmy, bo oni zaczęli na nas rzucać winę, że tam my go zatknęliśmy, a ta dziewczyna jako jedyna widziała to i próbowała im wytłumaczyć, im tłumaczyła, że to nie my, nas broniła, stała za nami murem. Jasne. A oni no nic nie rozumieli. Dzisiaj mamy sytuację taką, że Piotrek jest w stanie krytycznym. Jak doszło do tego, tak, że on siedział i policja uznała, że z nim nic nie jest, a w tym momencie jest umierający. Co się stało w międzyczasie? Później panowie policjanci odjechali i kazali nam go wcześniej wziąć do taksówki. Tak. No więc my chcieliśmy go, bo my tak byliśmy troszkę na tych schodkach wyżej, więc chcieliśmy go znieść, znaczy no, chcieliśmy, żeby poszedł z nami na dół. Tak. My chcieliśmy go podnosić, budzić, cucić i tak dalej, a on że jeszcze chwilę i tak no już... No, nie mówił tak normalnie, tylko tak, że nie, i machał głową, że nie. On był pijany? No i nie. Ale piliście jakiś alkohol? Jedno piwo. Mhm. Czyli następował brak kontaktu z nim, tak? No, powoli tak. Ale nadal wiedział, że ma na imię Piotrek i że jest w Płocku, także no jeszcze nie było tak źle, ale jęczał, że nie, że on nie wstaje. No i później my stwierdziliśmy, że on jest w tak krytycznym jednak stanie, że musimy zadzwonić po tą karetkę. No więc zadzwoniliśmy po karetkę już bez panu policjantów drugi raz. Karetka przyjechała. Tak. No i zabrali Piotrka i powiedzieli, że mam przyjechać na szpital na Winiary i tutaj go szukać. Po czym ja weszłam tam na samą górę, nie pozwolili mi jechać w karetce oczywiście, na samą górę poszłam z tych schodów i poszłam na postój taksówek, nie było żadnej taksówki i szli jacyś chłopcy. Tak. Szli jacyś chłopcy i ja się ich zapytałam, czy mają mi, że ja im dam mój numer telefonu i wszystko i że im oddam, ale jestem w sytuacji bardzo złej i potrzebuję pieniędzy na taksówkę jakąkolwiek, żeby wezwać i żeby pojechać na szpital. Tak. No oni powiedzieli, że są samochodem, więc mnie zawiozą. No to ja wsiadłam z Kingą, z moją koleżanką, no i pojechałyśmy na szpital. No to też trochę czasu zeszło, zanim tak, my znalazłyśmy tych, wchodziłyśmy na górę, szukałyśmy kogokolwiek, bo tam nikogo prawie nie było. Tak. No nikogo nie było, tylko oni szli. No i przyjechałyśmy na Winiary, na szpital. Tak. Zaczęłyśmy pytać lekarzy przechodzących, pielęgniarek, czy Piotrka już przywieźli. No więc panie pielęgniarki powiedziały, że nic im nie wiadomo o takim chłopaku. Po czym już wychodziłyśmy ze szpitala. Tak. Wychodziłyśmy, żeby po prostu poczekać na niego, czy no nie wiem. I wychodząc ze szpitala zauważyłyśmy, że ci dwaj policjanci, którzy odjechali wtedy od nas, to kazali nam odmówić taksówkę. Znaczy nie taksówkę, tylko karetkę. Tak. Oni go wnosili do szpitala. Tak. Nie wiem, jak to jest możliwe, skoro ja oddałam go tym ratownikom i lekarzowi, tak, w karetce. Tak. A policjanci go przyprowadzili na szpital. Nie wiem, tak, jak to jest możliwe. Przyprowadzili go na szpital, zaczęli się zachowywać wobec nas bezczelnie, zaczęli nam mówić, że czego jeszcze tutaj szukamy. Czego się tutaj szukamy, że mamy już sobie stąd iść, że zachowujemy się jak bachory nieodpowiedzialne, że sami sobie myślimy. No i w ogóle zaczęli na nas krzyczeć i nas wyzywać. No i poszli tam do tego okienka, nie wiem co tam robili, bo w ogóle nie chcieli nam udzielić żadnych informacji. Po prostu robili swoje, jak o coś pytałyśmy, to nie chcieli nam nic powiedzieć. I później wzięli go na SOR. Tak. Jak weszłam
weszłam tam razem z panami policjantami, którzy go tam wnieśli. Bo on był w takim stanie, że oni go po prostu nieśli za ramiona, a on nogami tarzał po ziemi. Jak go wnieśli na SOR, no to weszłam za nimi. Jeden z panów policjantów, już nie pamiętam, który to był, ale któryś powiedział, że czy nie widzę, gdzie jest, czy ja nie widzę, że tam mam poczekalnię i że mam stąd wyjść natychmiast. Nie wiem, dlaczego mi tak powiedział, skoro nie był ani lekarzem, ani, nie wiem, pielęgniarką, to tak. Chyba ktoś ze szpitala powinien mnie wyprosić, a nie pan policjant. No ale dobrze, wyszłam, czekałam na korytarzu, po czym wynieśli go z tego korytarza, zapytałam co i jak, nie udzielili mi żadnych informacji znowu, po czym wyszli, ja wyszłam za nimi, wsadzili go do radiowozu, takiego w strasznym już stanie, że nie mógł iść o własnych nogach. Tak. Wsadzili go do radiowozu i zapytałam, gdzie jadą z nim, gdzie mam go szukać. No to powiedzieli, że na dołku, że na dołek. No to zapytałam, czy mogliby mi wytłumaczyć, co to jest dołek, bo ja nie wiem, ja nie znam takich określeń. No to podali mi adres policji w Płocku, czyli Kieńskiego 8 chyba. No więc ja zadzwoniłam, czy tam ci chłopcy stali też pod szpitalem i czekali co i jak, bo no też się zmartwili. Ci, których ja w ogóle dopiero poznałam wtedy, co ich złapałam, żeby mnie zawieźli. No i oni czekali i zapytałam ich, czy mnie zawiodą się na tą policję, bo miałam jego dokumenty, więc chciałam, jakby ten lekarz już tutaj stwierdził, bo lekarz go badał, jak ci policjanci go tutaj wnieśli. Czyli nie wozili go na jakimś łóżku, na kółkach, czy na... Nie, fotelu. Nie, oni go targali po prostu. Mhm. Rozumiem. No i... Czyli co, Piotrek znalazł się w radiowozie, tak? Tak. To był osobowy czy bus? Słucham? To był osobowy czy bus? Bus. Mhm. Czy tam, no taki duży radiowóz. Tak. No i ja później poszłam do tych chłopaków i żeby mnie zawieźli na tego Kielińskiego, także tak. Uzyskałam więcej informacji. No więc ci chłopcy pojechali ze mną i ja tam pojechałam, żeby się zapytać co i jak, co z nim dalej będzie i żeby oddać te dokumenty, żeby on jak lekarz go zbadał, to myślałam, że już jest w dobrym stanie, tak? I że on już na tym dołku sobie posiedzi, bo oni mówili, że oni go tam biorą, że jak wytrzeźwieje, to go wypuszczą. Cały czas, jak ich widziałam i tych ratowników medycznych i tych z karetki wszystkich, cały czas mówiłam, że on nie pił, on wypił jedno piwo, on nie jest pijany. No to policjant się, że jest odurzony. Mówiłam, że nic nie ćpał, nic. Mhm. Nic, bo byłam ciągle przy nim. No nie, on jest albo pijany, albo naćpany. Tak. Nie, oni mnie traktowali po prostu, nie wiem, jak gumiarze, jak śmieta. I co się stało na drugi dzień rano? Skoro został odwieziony na tak zwany dołek, to na drugi dzień rano powinien zostać... A jeszcze w międzyczasie... Aha, jeszcze nie chcieli ode mnie tych dokumentów, ponieważ ja tam pozawiozłam te jego dokumenty, żeby on się obudził rano i wiedział w ogóle, że chociaż ma dowód, tak? No bo to też tak. Jak się ktoś się rano budzi i nie ma nic przy sobie, tak. No to chciałam, żeby chociaż miał kartę, tak, czy... więc chciałam oddać cały portfel. No więc pan policjant dyżurny, który tam był na komendzie, powiedział, że on ode mnie nie weźmie tych jego rzeczy, ponieważ ja nie jestem w stanie podać swojej tożsamości. No ja mu powiedziałam, że ja mu powiem, jak się nazywam, gdzie mieszkam, nie wiem, imiona rodziców, wszystko, czego będzie chciał, PESEL, ale on, że z badanego to on nie będzie ode mnie przyjmował, bo później będzie, że będą się go pytali, skąd on to wziął, a on nie będzie wiedział, od kogo, bo mogę podać fałszywe. No to mu powiedziałam, że no na pewno zgłaszam się sama na policję i podaję fałszywe dane. No ale okej, nie wzięli ode mnie dokumentów, wróciłam z tymi chłopakami nieznanymi do domu z Kingą. Tak. Wróciłam do domu, opowiedziałam całą sytuację mamie. Tak. Mama mi uwierzyła, tak? No bo i powiedziałam, że nie był pijany, a oni go cały czas no po prostu wmawiali mi, że on jest pijany albo naćpany. Tak. Powiedziałam mamie, że nie jest. Mama zadzwoniła na komisariat jeszcze raz o tej, to już była trzecia, to było po trzeciej w nocy, albo nawet czwartą, między trzecią a czwartą w nocy. Tak. Moja mama zadzwoniła jeszcze raz na komisariat i poprosiła, żeby mieli nad nim szczególną, no żeby szczególnie zwracali na niego uwagę, żeby patrzyli na niego, bo on naprawdę nie jest pijany. Rozumiem. No i pan, ten dyżurny, co odebrał telefon, powiedział, że okej, będą obserwować.
No i później rano o godzinie 6 moja mama znowu zadzwoniła, czyli za 2 godziny znowu zadzwoniła na policję, znowu zapytała, co z nim. I wtedy, z tego co wiem, to ten policjant powiedział, że jak wytrzeźwieje, to go wypuszczą. Po czym o godzinie 7, czyli godzinę później, od 6 do 7, o godzinie 7 zadzwonił i powiedział, że... zadzwonił i powiedział, że już jest na Ojomie. A dlaczego? Nie, nie wiem. Czyli został przewieziony przez policję, czy wezwano karetkę? Nie wiem. Tego też nie udzielili mi takich informacji. Czyli od 7 rano był już na Ojomie. Z jakiego powodu? Co lekarze powiedzieli? Tak mi powiedziano. Tak, co lekarze powiedzieli? O 7 zadzwoniono do mnie, że jest na Ojomie już w szpitalu. Czyli z jakiego powodu? Czy to uraz głowy, czy uraz klatki piersiowej? Z jakiego powodu? Nie mam pojęcia, nie jestem z rodziny. Aha. Czy rodzina Piotrka otrzyma jakiekolwiek informacje ze szpitala w ciągu dnia? Bo dzisiaj o tej godzinie mamy już... dzień się kończy praktycznie. 21:53, czyli minęło już ponad 14 godzin od momentu, kiedy znalazł się w szpitalu. Czy rodzina uzyskała jakiekolwiek informacje? Jeszcze raz pana nie słyszę dokładnie. Czy rodzina uzyskała przez te 14 godzin ostatnie? Jego rodzina w ogóle, my nie mieliśmy, on przyjechał do mnie i jego rodzina nie miała z nami żadnego kontaktu i moja mama dopiero w nocy zaczęła szukać, napisała do jego siostry i jego siostra kiedy ona odpisała. Jakoś... Piotrek z jakiego miasta pochodzi? Słucham? Z jakiego miasta pochodzi Piotrek? Słucham, a z Łodzi. Z Łodzi. Czy na ten moment wiadomo, co się stało, dlaczego jest w stanie krytycznym? Pan się pyta, dlaczego Piotrek jest w stanie krytycznym. Czy... No ja już panu dam... no, dam panu. Dzień dobry, jeszcze raz Renata Położna, tu od Mai Plichowej, bo ja byłam w Brodzie. Wie pan co, ma obręb mózgu, już nie funkcjonuje pień mózgu, jest w stanie agonalnym. Halo? Tak, słyszę. I po prostu nikt tu nie umie nic powiedzieć w takim stanie, jak można było trzymać tyle czasu, jak nie sprawdzić badań, nie zrobić nic, no. Pan Krzysiu mi mówi, żeby walczyć, bo po prostu to są takie zaniedbania, jak nie wiem co, żeby szukać. Czyli on jest... Ale, że nie przyda... On jest nieprzytomny, oni go przytargali tu po prostu. Jest na róże, oddycha za niego respirator, pień mózgu już jest praktycznie obumiera. W jakim wieku jest Piotrek? Ile ma lat? 19. Czy kontaktowaliście się dzisiaj państwo z komendantem policji w Płocku? Czy pytaliście? Nikt się z nami nie kontaktuje. Ja przyjechałam po dyżurze, bo ja miałam dzisiaj dyżur w Matce Polsce do godziny 19:00 krosto ze szpitala przyjechałam, bo siostra do mnie zadzwoniła już w stanie jest takim moje siostra, że nie można z nim rozmawiać, bo to dziecko. Przyjechał policja, tylko ją przesłuchiwać. To było wszystko. Nikt jej nic nie udziela, żadnych informacji, nikt nie mówi, nikt. Nawet nie poinformować, do domu nie zadzwoni, że coś takiego miało miejsce. Skąd wiadomo, że został pobity właśnie przez dziewczyny? No tutaj, my tylko wiemy z słów tej dziewczyny, do której on przyjechał i tej koleżanki. No tylko te dwie osoby były i one cały czas są z nami tutaj. Wskazały nawet osoby, które tam były. Czyli dziewczyny, tak? Tak, tak. A jaka jest pewność, że mężczyźni nie brali udziału w tym? No, wie pan co, tego to ja nie wiem. Ja po prostu tego nie wiem. My nie wiemy nic. My wiemy tylko, że w takim stanie trafił do szpitala i jest stan krytyczny. I tylko to wiemy. Dobrze. Nikt nam nic nie powiedział, nikt nas o żadne zdanie nie pyta, nie było prokurator. No nie ma nic, a tu po prostu sprawa jest bardzo ciężka, bardzo poważna. Dobrze, dziękuję na ten moment i... Będziemy w kontakcie. Momencik.